jesteś gotowy na podróż przez 6 najbardziej niepokojących i tajemniczych miejsc na świecie? W tym filmie odkryjemy sekrety, które wciąż fascynują i przerażają ludzi na całym świecie. Od zaginionych wysp po nawiedzone mosty, przygotuj się na niesamowite opowieści, które sprawią, że twoje serce zabije szybciej. Koniecznie zostaw łapkę w górę, ponieważ niektóre miejsca są dość kontrowersyjne, a jak wiemy, YouTube za takim kontentem nie przepada. Napisz komentarz "ciekawe miejsca", a przypnę ci serduszko. Oglądaj także do samego końca, żeby poznać najbardziej dziwne miejsca. W latach 50. XX wieku rząd Brazylii rozpoczął projekt budowy drogi BR-101, najdłuższej autostrady w Brazylii, obejmującej niemal 3000 mil. W latach 60. rozpoczęto budowę odcinka autostrady o nazwie Wiadukt Petrobras, który miał przecinać brazylijską dżunglę, aby połączyć Rio de Janeiro z Santos. 16 lat po rozpoczęciu budowy odcinek autostrady przecinający dżunglę miał zostać połączony z już istniejącą częścią drogi, aby dokończyć projekt. Jednak z powodu kryzysu ekonomicznego w Brazylii plany zmieniły się w ostatniej chwili i zamiast połączyć wiadukt z istniejącą drogą, autostradę połączono z inną trasą przybrzeżną. W rezultacie wiadukt Petrobras został porzucony w środku dżungli, a do dziś rząd Brazylii nie zrobił nic, aby go usunąć lub wykorzystać jego części. Mając ponad 130 stóp wysokości i prawie 1000 stóp długości, konstrukcja posiada w pełni zbudowane tunele, mury oporowe i gigantyczne betonowe fundamenty, które z biegiem lat powoli są pochłaniane przez dżunglę. Dla osoby z zewnątrz wiadukt Petrobras wygląda, jakby został wyrwany z miasta i rzucony w środek dżungli południowoamerykańskiej bez powodu, co nadaje mu niezaprzeczalnie upiorną atmosferę. Chociaż wiadukt Petrobras wydaje się być marnotrawstwem, opuszczona konstrukcja stała się obecnie dość popularnym celem turystycznym dla ciekawskich podróżników i miejscowych, którzy chcą zobaczyć porzuconego betonowego giganta. Gdybyś spojrzał na niemal każdą mapę Zatoki Meksykańskiej, narysowaną przez hiszpańskich odkrywców w XVI i XVII wieku, znalazłbyś małą wyspę leżącą u północnego wybrzeża półwyspu Yucatan, nazywaną Burja. Chociaż dokładne położenie wyspy różniło się nieco w zależności od mapy, było powszechnie znane, że wyspa przynajmniej istniała. Burja została po raz pierwszy wspomniana przez hiszpańskiego kartografa Alonso de Santa Cruz w oficjalnym spisie wysp w Zatoce Meksykańskiej opublikowanym w Madrycie w 1539 roku. Alonso de Chav, inny hiszpański kartograf, napisał kiedyś, że z daleka Burja wyglądała na blond lub czerwonawą, co było źródłem nazwy wyspy. Kilkaset lat później, w połowie XVIII wieku, francusko-meksykańscy kartografowie opublikowali raporty stwierdzające, że wyspa Burja zaczęła tonąć. Pod koniec XVIII wieku Burja nie była już uwzględniana na wielu mapach tego obszaru, a ostatni raz pojawiła się na oficjalnej mapie w wydaniu Geograficznego Atlasu Republiki Meksykańskiej z 1921 roku. Pod koniec lat 90. XX wieku rządy Stanów Zjednoczonych i Meksyku rozpoczęły negocjacje w celu ustalenia granic praw do eksploatacji ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej. Gdyby rząd Meksyku znalazł wyspę Burja, rozszerzyłoby to prawa Meksyku do wierceń ropy daleko w głąb zatoki. W tamtym czasie rząd Meksyku przeprowadził 3 oficjalne śledztwa w celu odnalezienia wyspy, wyposażony w ultranowoczesną technologię ultradźwiękową i wszelkiego rodzaju nowoczesne narzędzia do jej zlokalizowania. Mimo to, tajemniczo, nie udało się znaleźć żadnego śladu wyspy, a według rzecznika meksykańskiej marynarki wojennej wyglądało to tak, jakby wyspa nigdy nie istniała. Rok po tym, jak meksykańska marynarka wojenna nie zdołała znaleźć Burja, meksykański senator José Ángel Cejudo, jeden z najzagorzalszych zwolenników rozszerzenia terytorium wierceń ropy naftowej Meksyku i istnienia wyspy, zginął w wypadku samochodowym na meksykańskiej autostradzie, kiedy ciężarówka uderzyła w prawą stronę jego samochodu. Jego śmierć szybko stała się paliwem dla teorii spiskowej, według której CIA wysadziła wyspę, aby realizować amerykański plan oparty na ropie naftowej.
Oczywiście ta teoria jest nieco przesadzona, a niektóre inne, bardziej logiczne teorie dotyczące zniknięcia wyspy są znacznie bardziej prawdopodobne. Jedną z możliwości, którą badacze wydają się faworyzować, jest to, że wyspa zatonęła po trzęsieniu ziemi lub podwodnym osuwisku, co doprowadziło do kolejnych serii eksploracji w 2009 roku, aby sprawdzić, czy szczątki mogłyby zostać znalezione na dnie oceanu. Mimo to, pomimo użycia jeszcze bardziej zaawansowanych technologii podczas oficjalnych śledztw w tym roku, ultradźwiękowe badanie dna oceanu nie wykazało absolutnie nic poza piaszczystym dnem morskim. Spekulacje, że wyspa nigdy nie istniała, zaczęły ponownie krążyć w internecie i w mediach, prowadząc wiele osób do przyjęcia tego za prawdę. Po nieudanych eksploracjach w 2009 roku Julio Zamora, prezes Meksykańskiego Towarzystwa Geograficznego, stwierdził, że istnienie wyspy Burcha prawdopodobnie zostało sfabrykowane przez wczesnych hiszpańskich odkrywców, aby zmylić innych odkrywców i rywali wojskowych z innych krajów. Miałoby to sens, ponieważ było to powszechną praktyką tworzyć lekko niedokładne mapy dla celów strategicznych. Inna możliwa teoria jest taka, że wyspa mogła zostać narysowana przez jednego kartografa w niewłaściwym miejscu przez pomyłkę i powielona dziesiątki razy na przestrzeni wieków przez innych nieświadomych kartografów. Mimo to niektórzy badacze uważają, że ze względu na bardzo precyzyjne opisy wyglądu fizycznego wyspy, Burcha prawdopodobnie istniała, ale w innym miejscu. Pomimo obfitości teorii dotyczących lokalizacji i istnienia tajemniczej wyspy, 15 lat po ostatniej eksploracji ostatniego znanego miejsca Burcha, prawda nadal pozostaje tajemnicą i prawdopodobnie pozostanie nią na zawsze. W latach 60. XX wieku Związek Radziecki i Stany Zjednoczone były uwikłane w rywalizację o rozwinięcie zaawansowanych technologii eksploracji kosmosu, często nazywaną wyścigiem kosmicznym. Jednak niewiele osób wie, że oba kraje rywalizowały również w dążeniu do wiercenia jak najbliżej środka Ziemi. Jak często bywa, motywacja do wiercenia była głównie związana z poszukiwaniem ropy naftowej i cennych minerałów. Ale rozwijanie maszyn zdolnych do docierania blisko środka Ziemi miało również pomóc w lepszym zrozumieniu przyczyn trzęsień Ziemi i erupcji wulkanicznych. W 1958 roku rząd USA rozpoczął projekt Mohole, mający na celu pobranie próbki z płaszcza Ziemi poprzez wiercenie na dnie oceanu u wybrzeży wyspy Guadalupe w Meksyku. Przez kolejne 8 lat wiercono na głębokość ponad 600 stóp w dnie morskim, ale w 1966 roku Izba Reprezentantów musiała przerwać projekt z powodu zbyt wysokich kosztów. 4 lata później, w 1970 roku, Związek Radziecki rozpoczął swoje wiercenia w pobliżu Morza Barenca, tuż za granicą Norwegii, w mieście znanym jako Murmańsk w Rosji. Celem Sowietów było wiercenie jak najgłębiej, co miało nadzieję, że osiągnie nieco ponad 9 mil. W przeciwieństwie do USA, Sowieci byli nieco bardziej skuteczni w swoim podejściu i udało im się wiercić znacznie głębiej w skorupie ziemskiej, co zaowocowało stworzeniem Kolskoje supergłębokiego wiertła, znanego również jako najgłębszy ludzki otwór na świecie, o całkowitej głębokości ponad 40 tysięcy stóp, czyli około 7,5 mili. Kolskie supergłębokie wiertło jest głębsze niż rów Mariański, a jego głębokość przewyższa wysokość Mount Everest. W miarę postępu projektu naukowcy zdali sobie sprawę, że temperatura na każdym poziomie poniżej 10 tysięcy stóp była znacznie wyższa niż przewidywano. Na głębokości około 7,5 mili pod powierzchnią wiertło zanotowało temperaturę niemal 360 stopni Fahrenheita, co było znacznie wyższe niż 212 stopni Fahrenheita, które przewidywali naukowcy na tej głębokości. W związku z tym, mimo że Sowieci pobili rekord dzięki kolskowemu wiertłu, musieli również przerwać projekt w 1992 roku z powodu rosnącej gęstości skał i ekstremalnie wysokich temperatur. W 2005 roku wiertło zostało zamknięte, a otwór został trwale zablokowany. Jednak to nie koniec tej historii, a istnieje nieco bardziej niepokojący powód, dla którego ludzie pamiętają kolskie supergłębokie wiertło. Pod koniec lat 80.
dziwna historia zaczęła krążyć w kilku chrześcijańskich fińskich gazetach, które donosiły, że grupa radzieckich naukowców wywierciła otwór do środka Ziemi i rzekomo opuściła do niego ekstremalnie odporny na ciepło mikrofon. Dzięki temu mieli podobno słyszeć serię niezwykle niepokojących krzyków torturowanych dusz dochodzących z dna otworu. W latach 90. historia rozprzestrzeniła się na inne kraje, aż nawet amerykańskie gazety zaczęły ją publikować. W miarę jak historia zyskiwała popularność, pliki dźwiękowe z rzekomymi odgłosami torturowanych krzyków z centrum Ziemi zaczęły pojawiać się wszędzie w internecie, z twierdzeniami, że krzyki pochodziły od dusz uwięzionych w piekle. Jak później ujawniono, oryginalne nagranie krzyków torturowanych dusz zostało zmontowane z różnych efektów dźwiękowych i ścieżki dźwiękowej z filmu Baron Blood z 1972 roku. Od tego momentu powszechnie wiadomo było, że krzyki były fałszywe. Jednak faktem jest, że niepokojące dźwięki zostały rzeczywiście słyszane z kolskiego supergłębokiego wiertła, jak również z innych supergłębokich wierceń. W 2013 roku holenderska artystka Lotte Gieven odwiedziła 3000-stopowe supergłębokie wiertło KTB w Niemczech, gdzie opuściła mikrofon chroniony przez osłonę termiczną, aby sprawdzić, czy uda się jej uchwycić jakieś dźwięki na dnie otworu. Co ciekawe, przez mikrofon można było usłyszeć tajemniczy, głęboki, dudniący dźwięk, którego naukowcy nie byli w stanie wyjaśnić. W słowach artystki niektórzy ludzie myśleli, że brzmi to jak piekło, podczas gdy inni sądzili, że mogą słyszeć, jak planeta oddycha. Chociaż dźwięk jest dość interesujący i nawet nieco przerażający, konsensus wśród naukowców jest taki, że pochodzi on z warstw skał przestawiających się po tym, jak zostały poruszone przez wiertło, które stworzyło otwór. W latach 20. XX wieku, około 650 km od Buenos Aires w Argentynie, powstała mała wioska turystyczna o nazwie Villa Epecuén. Zbudowana wzdłuż brzegu jeziora Epecuén, solnego jeziora znanego ze swoich zdrowotnych właściwości i terapeutycznych efektów mineralnych wód, które miały być korzystne dla reumatyzmu, szybko stała się miejscem weekendowych wypadów dla argentyńskiej wyższej klasy. Wkrótce w miasteczku powstała funkcjonalna stacja kolejowa, a populacja wzrosła do około 1500 osób z możliwością zakwaterowania dodatkowych 5000 gości. W latach 70. dzięki swojej popularności jako miejsce weekendowych wypadów dla mieszkańców argentyńskich miast do Villa Epecuén wpłynęło dużo pieniędzy na rozbudowę infrastruktury i uczynienie pobytu jak najbardziej komfortowym dla odwiedzających. Jednakże wydaje się, że niewiele zasobów lub uwagi poświęcono zaporze, która oddzielała jezioro od miastecka. Niestety, 10 listopada 1985 roku, podczas burzy i serii niezwykle silnych wiatrów, zapora została przerwana. Przez 2 tygodnie woda podnosiła się w tempie pół cala na godzinę, aż zapora została całkowicie zniszczona, co zmusiło mieszkańców do opuszczenia swoich domów i firm, porzucając Villa Epecuén. W ciągu następnych dni powódź zanurzyła miasto na głębokość ponad 30 stóp pod wodą i dopiero po 25 latach, w roku 2009, wody zaczęły opadać, odsłaniając upiorne pozostałości miasta, które teraz wygląda jak z dystopijnego filmu. Z lotu ptaka można zobaczyć oryginalny układ ulic Villa Epecuén wraz z licznymi firmami i domami, w których mieszkało 1500 osób. Zarośnięte drzewa, zardzewiały, postapokaliptyczny wygląd i atmosfera miasta widma przyciągają teraz turystów i fotografów z całego świata, którzy chcą zobaczyć ruiny niegdyś tętniącego życiem miejsca wypoczynkowego. Z powodu wysokiego poziomu soli w wodzie, która zalała miasto, większość budynków w Villa Epecuén pokryta jest cienką warstwą białego osadu, co nadaje miastu jeszcze bardziej przerażający wygląd. Jednym z ciekawszych faktów dotyczących Villa Epecuén jest to, że mimo iż zostało ono całkowicie zniszczone przez wodę i zalane przez ponad 25 lat, zaraz po opadnięciu wód w 2009 roku, jeden z miejscowych, wówczas 81-letni Pablo Nowak, postanowił wrócić do domu i spędzić resztę swoich dni w Villa Epecuén. Spośród oryginalnych 1500 mieszkańców miasta Pablo był jedynym, który powrócił. Jako jedyny mieszkaniec Villa Epecuén
Nowak został oficjalnie nazwany ambasadorem kulturalnym miasta w 2020 roku, ale niestety w styczniu 2024 roku Pablo Nowak zmarł w wieku 93 lat, pozostawiając miasto ponownie całkowicie opuszczonym. Most Overton Bridge, zbudowany w 1895 roku w Dartan w Szkocji, to most w stylu gotyckim, który góruje nad 50-stopową przepaścią prowadzącą do domu Overton, XIX-wieczna posiadłości w szkockich nizinach. Na pierwszy rzut oka Overton Bridge wygląda jak każdy inny most z tamtego okresu, ale istnieje jeden mroczny szczegół, który odróżnia go od innych budowli w okolicy. Przez ostatnie 80 lat setki psów skakały z mostu w dół przepaści, ponosząc śmierć bez wyraźnego powodu. Czasami psy przeżywały upadek, ale pozostawały z poważnymi obrażeniami. Według niektórych raportów zdarzały się przypadki, gdy psy rzekomo skakały z mostu, przeżywały, biegły z powrotem na górę zbocza, a następnie skakały ponownie na śmierć. W zależności od źródła można znaleźć raporty, które podają, że liczba psów, które skoczyły z mostu, wynosi albo mniej niż 100, albo sięga wysokich setek, ale niezależnie od dokładnej liczby, faktem jest, że wiele psów zginęło na tym moście z tajemniczego powodu. Jak można sobie wyobrazić, te incydenty na Overton Bridge wywołały wszelkiego rodzaju niesamowite teorie, w tym sugestie, że most jest nawiedzony. Według celtyckich pogańskich wierzeń most znajduje się w cienkim miejscu, które leży na rzekomym połączeniu między niebem a ziemią. Niektórzy mieszkańcy również faworyzują bardziej nadprzyrodzone teorie, obwiniając śmierć psów o białą damę z Overton, rzekomego ducha wdowy z domu Overton. Inna popularna teoria wśród miejscowych mówi, że psy są dotknięte negatywną energią z tragicznego wydarzenia, które miało miejsce w 1994 roku, kiedy to 32-letni ojciec zrzucił swoje dziecko z mostu, twierdząc, że jego dziecko jest antychrystem. Po tej tragicznej zbrodni ojciec został uznany za szalonego i zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Mimo że te bardziej niesamowite teorie zyskały na popularności w ostatnich latach, niektórzy badacze przedstawili bardziej wiarygodne wyjaśnienia tajemniczych incydentów na moście Overton. W 2006 roku behawiorysta zwierzęcy David Sands zbadał most i zasugerował, że psy prawdopodobnie wykrywają obecność dzikich zwierząt poniżej mostu swoim wrażliwym węchem, co sprawia, że podążają za zapachem i nieumyślnie skaczą na śmierć. To wyjaśnienie ma sens, ponieważ według oficjalnych statystyk w okolicy norki zaczęły rozmnażać się w dużych ilościach w latach 50. w Szkocji, a większość psów o długich nosach wydaje się preferować zapach norki bardziej niż jakiegokolwiek innego małego zwierzęcia, w tym wiewiórek. Z moich badań wynika, że większość psów, które zginęły na moście, to rasy o długich nosach. Dodatkowo, ponieważ most ma zwężone krawędzie, z punktu widzenia psa krawędź wygląda bardziej jak płaska powierzchnia, bezpieczna do biegania i podążania za małymi zwierzętami. Tak więc, mimo że spekulacje na temat paranormalnej aktywności na moście Overton prawdopodobnie będą trwać przez wiele lat, o wiele bardziej prawdopodobne jest, że psy nie zamierzają popełniać samobójstwa, a po prostu przypadkowo spadają na śmierć, podążając za zapachami innych zwierząt. W 1949 roku rosyjski geolog Wadim Kułakow natknął się na tajemniczy krater o średnicy ponad 500 stóp i wysokości prawie 140 stóp w rejonie Syberii. W centrum krateru znajdowało się wzgórze o wysokości około 40 stóp, które przypominało gniazdo orła z jajkiem w środku. Ciekawy, co znajduje się w kraterze, Kułakow postanowił wspiąć się na wzgórze i zbadać jego wnętrze, aby potwierdzić swoją hipotezę, że krater powstał w wyniku upadku meteorytu. Jednak miejscowi ostrzegli go, że gniazdo ognistego orła, jak jest znane na całym świecie, rzekomo posiada złowrogie moce i ktokolwiek wejdzie do środka, wkrótce potem umrze. Zlekceważywszy uporczywe ostrzeżenia jako przesądy, Kułakow wspiął się na wzgórze, ale nie znalazł żadnych próbek skał, które potwierdzałyby jego hipotezę o meteorycie. Z czasem przeprowadzono coraz więcej ekspedycji do krateru, w tym jedną w 2005 roku, podczas której lider ekspedycji zmarł na atak serca krótko po odwiedzeniu krateru.
Na podstawie wyników najnowszych badań naukowcy wykluczyli erupcje wulkaniczne, wybuchy nuklearne i uderzenie meteorytu jako możliwe przyczyny powstania krateru. W obliczu braku jednoznacznej odpowiedzi, niektórzy zaczęli tworzyć różne teorie na temat jego pochodzenia, w tym możliwość, że krater powstał w wyniku lądowania UFO. Inni powiązali krater z meteorytem Tunguska, którego szczątki nigdy nie zostały odnalezione. Jednym z powodów, dla których tak trudno ustalić pochodzenie, gniazda ognistego orła lub Karakonusa, jak jest obecnie popularnie nazywane, jest fakt, że krater często zmienia kształt, co sugeruje, że cokolwiek go spowodowało, wciąż na niego wpływa. Jedyną pewną rzeczą, jaką wiedzą naukowcy, jest to, że krater ma około 250 lat, co udało się ustalić na podstawie pierścieni drzew rosnących na wzgórzu. Co dziwne, naukowo udowodniono, że drzewa bliżej krateru rosną znacznie szybciej niż normalnie, co jest podobne do tego, co stało się w lesie wokół Czarnobyla po katastrofie nuklearnej. Brak jednoznacznych wyjaśnień w połączeniu z dziwnym zjawiskiem związanym z drzewami stał się pożywką dla niezwykłych teorii spiskowych dotyczących podziemnych elektrowni nuklearnych i nuklearnych UFO zakopanych pod kraterem. Do dziś naukowcy nie ustalili, co spowodowało powstanie Karakonusa i nie znaleziono żadnych fragmentów asteroid ani metalowych części w kraterze, które mogłyby wspierać niektóre z teorii powstałych na przestrzeni lat. Na dzień dzisiejszy najbardziej logicznym wyjaśnieniem jest to, że wzgórze mogło powstać w wyniku podziemnego uwolnienia płynów wodorowych i ciepła z pobliskiego wulkanu gazowego. Mogło to spowodować zmiany w rozmiarze pierścieni drzew, co wyjaśniałoby, dlaczego naukowcy sądzili, że rosły one w nienormalnych warunkach. Mimo bardziej przekonujących wyjaśnień, które pojawiły się na przestrzeni lat, pochodzenie Karakonusa prawdopodobnie pozostanie tajemnicą przez wiele lat –